Tulipanowe kompozycje powstały na placu przed kościołem w Spycimierzu. Godło Rzeczpospolitej, flaga, kontury Polski z zaznaczonym Spycimierzem, naszą parafią. Jest też flaga papieska z herbem Jana Pawła II. To wszystko powstało dzięki pracy parafian. Cały wczorajszy dzień poświęcili na przygotowanie podłoża dla kwiatowych dekoracji, a dziś już od 6 rano układali kwiaty. Powycinaliśmy dziurki, później posypaliśmy czarną ziemią, zaznaczyliśmy kontur, później znowu poprawiliśmy czarną ziemią. No i tak to przez noc mocy nabierało. Nikt się nie zastanawiał nad pracą, jedynie zastanawiał się nad tym, jak ma ten wzór wyglądać, jak kolorystycznie dobierać. Na odwiedzających Spycimierz oprócz kompozycji ściętych kwiatów czeka też około 1000 tulipanów w doniczkach. Śliczne są te kwiaty. Te obrazy stworzone są naprawdę cudownie, cudownie. Nieraz przyjeżdżamy na Boże Ciało, też jest tam taki dywany przez całą drogę i fajnie tu jeszcze raz to zobaczyć, ale tym razem tulipany. Pierwsze wrażenie doskonałe, wspaniałe, kolorowo. Tak się zastanawiam, skąd historycznie tutaj w Spycimierzu taka miłość do kwiatów. Mieszkańcy chcą, by ta mała wioska znana była na całym świecie z kwiatowych kompozycji.